i tak, drodzy Państwo, zaraz Wam pokażę miarę upadku cywilizacji zachodniej, tej niby wolnej, liberalnej, cudownej takiej. Zobaczcie, dojeżdżamy do portu w Dunkierce. Czy to nie jest absurd, że w normalnym świecie, znaczy był no kiedyś normalny, zamiast łapać bandytów, którzy na pontonach poprzybywali do Europy i teraz kombinują, jak tu się dostać do Wielkiej Brytanii, gdzie dobrobyt za darmo, buduje się takie oto więzienia, getta, zamyka się w nich kierowców, żeby bandyci nikt nie napadli. Przecież to kurwa prosi o pomstę do nieba. Siatka, ogrodzenie, kamery, proszę, zobaczcie. I żeby człowiek mógł się poczuć kurwa bezpiecznie, musi przyjechać do takiego miejsca, zapłacić za każdą godzinę postoju, no, żeby móc spokojnie zrobić odpoczynek, tak? Się kurwa w pale nie mieści. To bandyci kurwa powinni siedzieć w takich miejscach, a nie kierowcy się osłaniać siatkami, zasiekami i kamerami, jeszcze płacić za to. Przecież to jest paradoks nad paradoksy. Patrzcie, zobaczcie, kurwa. Jeden szlaban, drugi szlaban. Zobaczcie. Wjeżdżamy na parking. Czy tak powinien w wolnym świecie parking wyglądać? W cywilizowanym kraju, znaczy był kiedyś cywilizowany. Wnioski pozostawiam wszystkim. Trzeba wziąć bilecik, momencik. Wolny świat, kurwa. Cywilizacja zachodnia. Srał ją pies. Żeby człowiek mógł być bezpieczny, musi dać się zamknąć w więzieniu, jeszcze za to zapłacić, nie? Dobre, co? A bandyci tam wcześniej mijałem, łażą sobie po autostradzie, mają wszystko w dupie. A policja nic z tym nie robi. A pewnie nie może nic zrobić. Trzeba mówić jak jest. Dobra, gdzieś się tu wciśniemy, o, widzę, że tutaj będzie fajnie. Dobra, dziękuję Państwu, dobranoc.